Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Bloody, a dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę z Tomb Raider 1. Tak właśnie, ostatnio przeszliśmy właśnie mapę Pałac Midasa z tą taką złotą ręką. Znaczy, przepraszam, nie złotą ręką, tylko ręką, która przemienia wszystko w złoto. Był to dosyć długi i trudny poziom i teraz nareszcie udało nam się go ukończyć. Jesteśmy w następnym poziomie. Pierwsze co rzuca się w oczy to tutaj taki bardzo łagodny szczur, którego chyba będziemy musieli pokonać. Wow! Całe szczęście, że nie jest jakiś wymagający i też dużo obrażeń mi nie zabrał. O dobra, już myślałem, że to jest jakaś pułapka, jakieś jaja sobie twórcy zrobili, ale teraz od razu rzuca mi się w oczy, że możemy to przesunąć. Mam nadzieję, że dobrze robię przesuwając to do przodu. I nie będzie zaraz takiej sytuacji, że ja to próbuję przesunąć, a tu niestety blokada i musiałbym to potem do siebie znowu ciągnąć, bo to niepotrzebnie by czas zeżarło. A przecież chodzi o to, żeby w miarę szybko działać tutaj w tej grze. Widzimy, że dobrze zrobiłem, bo musimy teraz połączyć tę dźwignię, a bez tej podstawki mogłoby być naprawdę ciężko. Przełączmy. O proszę, zapadnia. O kurczę, dwa szczury przyszły. Kurczę, całe szczęście, że nie są takie silne. Mam tu na myśli, że są dosyć słabe. Dzięki temu z łatwością możemy je pokonać. Dobra, poczekaj, weźmy apteczkę. Musimy się odpowiednio ustawić, bo inaczej nasza Lara tego nie weźmie. Czy coś tutaj jest? Nie, tutaj niczego nie ma. A spodziewałem się już jakiegoś sekretu, już na samym początku. Dobra, to może chodźmy tu, zobaczymy. Dobra, to chyba byłoby na tyle. Chodźmy, o Boże, gdzie my jesteśmy? Ua, ja cię kręcę. Chociaż nie, przez pierwszą chwilę myślałem, że to jest jakieś ogromne pomieszczenie. Tak ogromne, że będzie to wyglądać jak próżnia. Bo jak dobrze się przyjrzymy, jak jest coś daleko, to wtedy takie czarne się robi. A jeśli robi się coś takiego czarnego, to jakby... jakby pomieszczenie było naprawdę ogromne, to wtedy wszędzie wokół byłoby ciemnawo i wtedy byśmy mogli stwierdzić, że faktycznie jesteśmy w próżni. Dobra, zabijmy tego krokodylka, bo mamy taką okazję. Warto pozabijać stwory, które mamy okazję załatwić już teraz, żebyśmy potem nie musieli się z nimi niepotrzebnie męczyć. Jakieś dziwne lagi mam. Dwa razy mi zastopowało grę. Ogólnie rzecz biorąc, jakieś duże kolejne pomieszczenie sugeruje nam, że znowu będzie cholernie dużo myślenia i rozwiązywania cholernie dużej ilości zagadek. W sumie sam nie wiem, czy to dobrze. Bo, no jednak, no zobaczcie, już widzę tutaj jakieś dwa drzwi, gdzie potrzebne są jakieś klucze. O Boże, coś czuję, że niestety... No. Tego nie dopasujemy. Coś czuję, że spędzimy tutaj kolejnych parę odcinków. Naprawdę, mam takie przeczucie. Sam nie wiem, czy to dobrze, no ale dobra. Zwłaszcza, że ja nie wiem, co mam tutaj robić. No wiecie, gdybym jeszcze wiedział, od czego tu zacząć poszukiwania, to tam pół biedy, to może i tak kilka odcinków można byłoby tu spędzić, ale w moim przypadku, no, troszkę niefajnie to może być. Dobra, doskoczmy jeszcze może tutaj. Jestem ciekaw, czy tutaj coś jest. Prawdopodobnie... Tam widziałem chyba szczura, który się czaił. No właśnie. Tak, widzę, że coś tutaj jest. Znaczy, możemy przedostać się tutaj na drugą stronę. Więc też tak zrobimy. Na razie nie będę iść na dół, bo jakoś tak nie kręci mnie, żeby schodzić tam. Zwłaszcza, że widzicie, że tam biegają szczury. Choć one oczywiście nie są silne i z łatwością pewnie byśmy pokonali szczurki, aczkolwiek no nie ma sensu schodzić tam, bo tam jest tak brzydko, nieładnie, podłoga jest cała zielona, sam nie wiem. Nie podoba mi się to, powiedzmy, szczerze. No proszę, amunicja. Kto by się spodziewał. W sumie mam cały czas te bronie do... w sumie tu mam shotguny cały czas, aczkolwiek jeszcze ani razu z niego nie skorzystałem. Mam nadzieję, że żadnej broni nie ominąłem, choć cóż, szczerze mówiąc, patrząc na ilość sekretów, ile mi została, prawdopodobnie tak też nie... Chociaż może bronię akurat zebrałem wszystkie. Choć oczywiście właśnie mogę się mylić, więc pewności nie mam. Dobra. To tak, jesteśmy tu. Chodźmy jeszcze, zobaczymy, co tu jest na górze. O kurczę, Laro, przestań się wygłupiać. No. Laro. No. Dobra.
Lara wbiła. Patrzcie, jaka ona jest tajna agentka. Naprawdę zna się na rzeczy. O, proszę, chyba się opłacało tutaj przyjść. Z całą pewnością, mamy klucz. Wychodzi na to, że w przypadku Lary opłaca się wchodzić wszędzie. Bo jak sami zauważyliście, w miejsca, gdzie po prostu nikomu normalnemu nie przyszłoby do głowy, że może być tam na przykład klucz tam. W przypadku Lary Croft, Tomb Raider pierwszej części, z całą pewnością tak będzie. Klucz będzie w najmniej spodziewanym się przez nas miejscu. Dobra, warto zwiedzić takie rzeczy. Naprawdę już po prostu, teraz jak będę szukać, nie będę szukać sekretów, tylko po prostu przejść. Jak widzę jakiekolwiek przejście, to znaczy, że tam musimy się koniecznie udać. Dobra, tu widzę jakieś wyjście, aczkolwiek widzę, że to jest też mega stromizna, czyli raczej tędy nie byśmy nie wbili. No okej, okay, tam widzę też, tutaj ogólnie tak, widzę kilka bram, widzę, że tam są potrzebne klucze, tu jest potrzebny klucz. Ale tak właściwie, gdzie możemy iść? Tu chyba możemy iść, więc tutaj też doskoczymy. O! Dobra, i tutaj wstrzaśniemy swojego... Bo jeszcze się nie zapisywałem w tym odcinku, co ciekawe, więc tutaj wstrzaśniemy swój pierwszy save. Okej, okay, elegancko. Zauważcie, że to wygląda jak pewnego rodzaju kanały starożytne. Starożytne kanały. Cóż, zalęgły się też tutaj szczury. No, co... Kurczę, co on tu robi? Dobrze, że byłam przygotowana na ewentualną walkę z nim. Niestety, pomimo moich efektownych skoków, tak jakby... I tak... I co, spieprzył? Kurczę, straciliśmy troszkę życia, no ale nie szkodzi. Patrzcie, z całą pewnością to są kanały. Można to zauważyć właśnie po tych efektownych kratkach, które są oczywiście całkowicie starożytne. I szczura, które biegają tu i ówdzie. Cóż, nie jestem pewien, czy trafiliśmy na jakieś starożytne kanały, czy może to są kanały przyszłościowe, które zostały przerobione po prostu w świecie. Ciężko mi stwierdzić, co z tego jest prawdą. Dobra, ciekawe, czy możemy tam doskoczyć, nie? O, wydaje się, że możemy, bo nasza Lara dość wysoko doskakuje. Tak jest. Z całą pewnością możemy doskoczyć tu, ale zapewne to nie jest sekret, tylko to jest oczywiście przejście dalej, które już tak szybko odkryłem. Zobaczmy. Tak, z całą pewnością jest to przejście dalej, które oczywiście przypadkiem odkryłem. No dobra, nie, to jest sekret, ale numer. Była muzyczka jakby od sekretu. Czyli jednak to nie jest przejście dalej. No patrzcie, wydaje mi się, że teraz już zaczynam się gubić w tej grze, bo gra czasami mówi sobie, a sekret, 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 a czasami mówi, sekret? Nie, to nie jest sekret, to jest przejście dalej. Rozczarowanie. No dobra, zrobimy taki trik. Skok! O, fuck yeah, udało się. Lara naprawdę zręczna dziewczynka. I proszę, dwie paczki amunicji. Pewnie każda z nich ma tam może, nie wiem, po prostu szczątkowe ilości tak naprawdę tej amunicji. O kurczę, no troszkę za dużo życia straciłem. No ale no trudno. Może weźmy apteczkę w sumie, bo i tak mam ich całkiem sporo. A warto, żeby nasze życie było jakby troszkę większe, no jednak nie popłaca, żeby było takie małe. Dobra, domyślam się, że tam nie doskoczymy, co nie? Czy doskoczymy? Chyba, że z tamtej platformy. Z tamtej platformy prędzej doskoczymy, więc może chodźmy no faktycznie na tamtą platformę. O, doskoczmy tutaj, a potem z tego doskoczymy jeszcze wyżej, czyli właśnie tu się ustawimy. Znaczy spróbujemy, może się uda. O, elegancko, proszę bardzo, Lara Croft, wielki akrobata. Możemy teraz wziąć właśnie apteczkę i kolejną amunicję. Naprawdę mamy dużo amunicji, to jest amunicja prawdopodobnie do shotguna. No jak zobaczmy, ile tego mamy. Proszę, 36 amunicji do samego shotguna, to jest naprawdę dużo. Trzeba przyznać, aczkolwiek przeciwnicy są na tyle, na razie na tyle słabi, że tak naprawdę nie opłaca się z tego korzystać. Lepiej postrzelać sobie z standardowych pistoletów. Naprawdę. Dobra, zejdźmy może tu troszkę niżej. O kurczę, znowu było jednak za wysoko, bo nasza Lara straciła odrobineczkę użycia. Nie jest to dużo, więc to żaden problem. No ale wiecie, zawsze. Zobaczmy, co się stanie, jak przełączymy dźwignię, bo jestem tego naprawdę ciekaw. Dobra, i co się zmieniło? Czy zmieniło się cokolwiek?
Domyślam się, że jakieś może drzwi się otworzyły. O kurczę, nie o to mi chodziło. Kurczę, nie dobrze, bo tutaj szczur pływa. Znaczy, względnie chciałem go najpierw zabić. Kurczę, nawet widzę, że tu chyba nie ma już wyjścia, więc musimy niestety płynąć tym tunelem. Dobra, miejmy nadzieję, że to nie ucierpi na tym nasza Lara. Mam nadzieję, że nie. Tu widzimy, że już jest wyjście. To dobrze. Uff, brudne kanały, a Lara się w nich kąpie. Fuuu, Laro! Jesteś ohydna! Jak, ja nie wiem, jak może się w takie brudne kanały... Tyle szczurów w nich pływa, a Lara najlepsza się w nich kąpie. No po prostu... No... Babcia byłaby zniesmaczona. No ale no co zrobić? Lara lubi takie klimaty, zresztą sami zobaczcie, ona już chyba od kilku tygodni chodzi po katakumbach, więc się nie myła przez ten czas. No to wyobraźcie sobie, jak ona musi być brudna. Zresztą same katakumby są troszkę jakby brudnawe, więc... No cóż, sami rozumiecie. Troszkę długo jej to zeszło. Ale zobaczcie, co znaleźliśmy. Kolejny kluczyk. Nie mam pojęcia, do których drzwi jest, ale czy to ważne? I tak pewnie musimy dostać się do wszystkich, zanim życie. Tak się skończy cała sytuacja. Dobra, teraz tak. Tu widzę jakieś przejście, chyba. Zapiszemy się, bo jakiś czas temu to robiłem. Skoczmy tutaj. Zobaczmy, czy tutaj jest coś ciekawego. Nie, rozejrzyjmy się. Tam widzimy troszkę szczurków, a tutaj niezłą przepaść, ale chyba nic poza tym, co nie? Wychodzi na to, że owszem. Dobra, wróćmy tutaj do tego miejsca. Teraz się opuścimy. O proszę. No i elegancko sobie przejdziemy na troszkę wyższe półki. Przy odrobinie szczęścia, jak dobrze pójdzie, to nawet ominiemy te szczury. Nie wiem, do kiedy jest ten taki strop. W sensie, czy będziemy musieli się to opuścić. Mam nadzieję, że nie. Dobra, ale idziemy dalej. Widzę, że całkiem nieźle. A, i możemy od razu tutaj na dół zeskoczyć. Tutaj będziemy chyba sobie darujemy po prostu szczurki. No szczerze mówiąc, nie wiem, nie jestem pewien, czy się opłaca w ogóle tam zostawać. O, nic nie widzę, nic nie widzę. No proszę, wyszliśmy do naszego... O kurczę, co tu się najlepszego wyrabia. Teren jest zalany wodą. Pamiętam, że faktycznie coś takiego było. Znaczy, nie jestem pewien, czy dobrze zrobiliśmy, zatapiając ten teren wodą. Z drugiej strony możemy teraz wszędzie dopłynąć, ale... No nie, chyba i tak musielibyśmy. Chyba. No dobra, może nie wyjdzie, wyjdzie nam to może na zdrowie. Zaraz się przekonamy. Dobra, idźmy popływać. Zobaczymy, co tu takiego ciekawego. Tak, ogólnie rzecz biorąc, już widzę jakiś kluczyk. Nie, to kluczyk jest zamknięty, Boże. No tak, zapomniałem, że Lara widzi przez ściany. Co za niedopatrzenie. Dobra, krokodyl sobie pływa, ale może nie będziemy mu przeszkadzać. Niech sobie pływa spokojnie. Zobaczmy, tu coś ciekawego wydaje się, że jest. Jak coś w rodzaju sekretu, ale nie mam pojęcia, czy tak naprawdę jest. O, nawet jeśli to w życiu tam nie doskoczymy. Dobra, płyńmy tam, do tam, gdzie moglibyśmy włożyć klucze. O, jeszcze tu coś jest ciekawego, zaraz zobaczymy. Czy aby na pewno? Nie, tutaj nie ma nic ciekawego akurat. Płyńmy może tam do celów, o czyli tam. Bo tu musimy włożyć klucz, więc może zobaczmy, czy te klucze faktycznie pasują, czy też może znaleźliśmy jakieś niewłaściwe, bo właśnie nie jestem przekonany. Sprawdźmy. Aha, przesuńmy się. Akrakadabra. No proszę, elegancko. O kurczę, chrożercze małpy. Całe szczęście, że są daleko. Prawdopodobnie nawet do mnie nie dobiegną. A już będą martwe, chyba. Chyba, że to są jakieś mocniejsze małpy. O Boże, to są jakieś silniejsze małpy. Dobra, na szczęście zachowują się dosyć przygłupio. To znaczy, popisują się swoimi umiejętnościami akrobatycznymi. Zamiast zaatakować biedną Larę. Ej, aha, jakiś sokoli wzrok, tak, Laro? Dobra, kogoś wybaczyła Lara, to chodźmy jej pomóc zabić. O tak, wyżyje się troszkę, Lara. Kogoś jeszcze widzisz? Tak, zabij tego krokodyla. Nie będzie już tu pływał. Swawolny. Swawolna istota. No dobra, to tyle jeśli chodzi. Lara się wyżyła. Może już teraz myśleć normalnie. Tam, czy tutaj jesteś ukrytego? Zobaczmy, teraz się przekonamy.
No dobra, tu widzimy, że nic ciekawego nie ma, no to chyba pora na troszkę skoków. Już przewiduję, co będziemy musieli za chwilę robić. Z całą pewnością będziemy musieli skakać. To, co Lara lubi robić najlepiej. I robi najlepiej. Troszkę dziwny cień pada na ten kamień, jakby tajne przejście, ale prawdopodobnie to po prostu błąd gry, a nie tajne przejście. No cóż, niestety. Czasami takie błędy gry wyskakują nam. Czy ktoś we mnie strzela? Fuck, znowu ten ziomek. Jest, kurde, dobrze. On mi całe życie zleźle. No chodź tu. No idzie on jest, cholercie, jasno. Dobrze, chyba się zablokował, bo nie może w nas trafić, całe szczęście. Gin, 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 uciekaj to znaczy się. No już, uciekaj, uciek. Dobra, spieprzył. Stwierdził, że Lara jednak jest za niego za silna. Ale cholera, tyle zagadek rozwiązaliśmy, gdzie on się czai cały czas? On chyba nas śledzi ogólnie rzecz biorąc. Jest nieśmiertelny i prześladuje nas, prześladuje biedną Larę. Kurczę, ta dziewczynka ma tyle nieprzyjemnych przyjaciół. Jej dawni znajomi cały czas prześladują Larę. Dodatkowo są nieśmiertelni, co bardzo, ale to bardzo irytuje Larę, oczywiście. No bo jak to? Ziomkowie, to ją gonią cały czas? Dobra, tu widzimy coś ciekawego, ale tak domyślam się, że tu może będziemy musieli później doskoczyć w jakiś... Ej, 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 czy ja dobrze widzę, czy to jest właśnie jakaś broń masowej zagłady? Fuck je, to jest broń masowej zagłady, ja chcę tam doskoczyć. Nie wiem jak chcę tam doskoczyć, ale chcę. Dobra, wypuśćmy się. Wyczułem właśnie ten mój challenge'a. Niech stanie się światłość! No, troszkę nie wyszło ci, Laro, ale wiesz co, była blisko. Musicie przyznać, że naprawdę była blisko dokonania tego, czyli doskoczenia tam, gdzie chcemy, żeby doskoczyła, co nie? Ale niestety nie udało jej się. Spróbujmy może jeden krok do tyłu zrobić, może teraz się. Skok, Laro, skocz! Dobra, widzimy, że nie może się to złapać, czyli ogólnie rzecz biorąc, chyba skoczymy tam do rozpędu i wtedy powinno się udać, jak mi się wydaje. Skok z rozpędu! Nie, Laro! Boże, co ty zrobiłaś? O Boże! Laro! Dlaczego mi to zrobiłaś? Czy tak ciężko było doskoczyć tam, gdzie chciałem? Gdyby doskoczyła. Och, Boże, dobra. Nie zrozumiała troszkę, o co mi chodziło. Dobra. Czyli widzimy, że nie będzie takie łatwe. Spróbuj może z takiego ukosa troszkę skoczyć. Może teraz się uda. Fuck yeah, tak się skacze. Co właśnie mamy? Oh yeah, właśnie dostaliśmy jakieś zajebiste pistolety. 405 to jest Magnum. Fuck yeah. Podwójnie, od razu dwoma strzałami strzelają. Ale kurde, taka broń. Dobra, na razie zmienimy na pistolsy, bo chcę oszczędzać amunicję ogólnie rzecz biorąc. Ale no, nie oszukujcie się. O kurczę, Laro, nie tak szybko. No dobra, jeszcze raz będziemy musieli minąć ten element zręcznościowy, ale popatrzcie na to z innej strony. Dzięki temu zrobiliśmy jedną z potężniejszych broni. Znaczy, potężniejszych. Tak mi się wydaje. Dosyć potężnej broni. Tu, z tego co wiem, w tej części aż 4 rodzaje broni są. Naprawdę niezwykłe, jak na taką starą grę. Można by powiedzieć. Takie interesujące. Dobrze, tu widzimy, że bez problemu przeskakujemy na coraz to kolejne platformy. No dobra, poszło nam całkiem zgrabnie. Lara jest jednak wyćwiczona pod względem akrobatycznym i bez trudu poradzi sobie z każdym wyzwaniem. Co to jakiegoś ciekawego może teraz być? Pewnie jakaś trudna zagadka. Laro, uff, całe szczęście, że tu nie było przepaści. Muszę jeszcze poświęcić niektórymi trikami. Dobra, z całą pewnością to nie będzie prosta. Jeśli to faktycznie będzie jakaś zagadka, to pewnie będzie cholernie trudna. Dobra, może zejdźmy tym eleganckim zejściem. Kurczę, ślisko troszkę tutaj, co nie, Laro? To na szczęście jej nie przeszkadza tak bardzo. O, popadł, nie zauważyłem go. Gin! Ukrył się. Cholersko.
A, masz krokodylku. Nie ma litości dla niewiernych. Może tam byśmy od razu zaskoczyli, co na to powiecie? Zamiast się tutaj bawić w jakieś takie głupoty. Może tam byśmy zaskoczyli od razu, nie? Tak ciekawie było to, nie? Myślicie, że to dałoby radę? Aby tam mogło zaskoczyć od razu? A no jak się zapiszmy, wiecie? Nie zapisywaliśmy się od jakiegoś czasu. Znaczy nie pamiętam, kiedy się zapisywaliśmy, więc teraz się zapisaliśmy i... Laru, nie! Ręce do góry. Wiesz co? To była głupota z twojej strony. Widzę, że nam... Aha! Widzimy, że więcej ich się tutaj. Okej. No jeszcze tam jedynego widziałem, więc musimy go niestety wywabić. Chodź tu. O kurczę, dobry jest. Na szczęście założyłem, że te zwierzęta nie zżerają nam teraz dużo życia. Tak naprawdę, więc ogólnie rzecz biorąc całkiem spokój. Całkiem spoko, spoko, spoko. A, wiem już jak się dostać do przełącznika. No dobra, ale może zanim dostaniemy do przełącznika, to pójdziemy jeszcze tutaj zobaczyć, co tutaj się ukrywa w tych zakamarkach. Pewnie jakiś krokodyl kolejny, co nie? O, szczurek, uff. Ale wystraszył mnie troszkę. Tak to jest, wychodzisz za zakręt, a tam szczurek. No dobra, apteczka zawsze, zawsze jakiś taki dodatkowy... Dodatkowa pomoc medyczna, taką apteczkę. Widocznie jakiś dzielny podróżnik też musiał ją tutaj zostawić. By zdarza się. Dobra, chyba nie traćmy czasu, chodźmy już. O, Laro, Laro. Gdybyś spinała się tak jak ta z Anniversary, to naprawdę trwałby to o wiele krócej. Ale rozumiem, nie każdy jest taki utalentowany. Masz tylko ile tam klatek? Samej Lary? Laro! Boże, ty geniuszu. Co zrobiłem? Lara znowu przypieprzyła głową w murek. Lubi taki klimat. Już tyle razy została głową, że po prostu stało się dla niej normą. Jeśli ten co jakiś czas nie uderzy się głową, nie uderzy w coś, to po prostu oszaleje. Zostaje szału. Na szczęście na razie regularnie, regularną dawkę sobie zaspokaja się regularnie. Co teraz? No dobra, może zrobimy taki trik, że po prostu nie wiem. Pobiegniemy tam. Będzie taki, to będzie taki trik, też trik. O, zrobimy coś takiego. Zobaczymy, czy się uda. To było prostsze niż mogłem przypuszczać. No a teraz próbujemy się dostać do naszego kochanego przełącznika. Żeby otworzyć sobie drzwi, które prowadzą, mam nadzieję, że nie do wyjścia, tylko do jakiejś innej ciekawej sfery. Innego ciekawego pomieszczenia. Gdzie znajdziemy na przykład, nie wiem, klucz? No bo w sumie nam o to głównie chodzi, żebyśmy znaleźli klucz. Aha, taki surprise. No dobra, warto wiedzieć. Tylko tak. Może to mi tak, przesuniemy się troszkę w lewo. No jeszcze troszkę w lewo. Na wszelki wypadek skoczymy sobie może... Na wszelki wypadek może się jednak zapiszę. Tak, wiem, długo często się zapisuje, ale co z tym. Kop! A, szczury mnie jedzą! Haha, i co małe szczurki? Gincie! I co, nie żyją? Takie, tak się załatwia sprawy. No dobra, widzę, że jakiś element, ten moment będzie... Typowo znowu taki nurkowy. No dobra, to sobie tak myślę, że w tym oto optymistycznym akcencie zakończymy dzisiejszy odcinek. To był pierwszy odcinek z nowej mapy, już po tym Pałacu Midasa. Jak widzimy, to są jakieś takie stylowe kanały. Tak więc pierwszy odcinek z kanałów, można by powiedzieć. Tak więc zapraszam was do oglądania kolejnych moich odcinków z moim wykonaniem. Zwłaszcza jeśli chcecie zobaczyć, jak mi dalej pójdzie, jak coś się stanie z Larą, czy umrze, czy zginie, czy też nie. No a póki co, do zobaczenia!